drugiej takiej drewnianej osoby będzie ciężko znaleźć, która tak szybko setkę zaliczyła. To wygramy! Wisła! Nasza jest, pieszo zimę! Gdzie lecisz? A potem jak zasadziłam to... Hej, yo, siemanko, witam się dzisiaj w niestandardowym składzie. Ja, czyli Zuzia i... Ja, czyli Marysia. Gramy dzisiaj z Górznem. Tak. A czemu ty tutaj jesteś tak ubrana? Kordi, co ty tu robisz? Czemu nie masz, nie wiem, bluzy, koszulki, spodenek, korków? Niestety wydarzyła się sytuacja, że mam problemy z kostką i nie mogę grać. Ale niestety. Może jeszcze mnie zobaczymy w tej rundzie, ale to jest niewiadome. Ja trzymam kciuki, miejmy nadzieję. Kordi na boisku. Kordi on fire. Kordian? Kordi! A ja usłyszałam Kordian! Za dużo humanistyki. No tak, bo to młody human. Gramy dzisiaj z Górnem o godzinie 19 na naszym ukochanym boisku. No i co? Mamy kciuki! Jak nastawienie przed tym meczem, jak tutaj samopoczucie Kordi? Jaki... Ogólnie po ostatnim meczu w pucharze jestem bardzo dobrze nastawiona i jestem nastawiona, że powinniśmy wygrywać wszystkie mecze. Ale ogólnie, no co, no dobre samopoczucie, dobre nastawienie, więc myślę, no dobrze, że... dobrze, jaki wynik obstawiasz? Powiem ci, że teraz wydaje mi się, że będzie 4-1 dla nas. Ja chciałam obstawiać 3-1 dla nas, ale 4-1 będzie jeszcze bardziej przyjemnie. 4-1 albo 3-1, myślę, że to jest jakiś przystępny wynik. Chyba, że jak Barcelona 4-0, ale oczywiście wiem, że tak jedyny poprawny klub to Real Madrid. Wiadomo. Bardzo dobrze. A kusa zajewa szła tak po prostu. Tak. Nic ciekawego na razie. Jak to nie przygotowujesz się do... Do czego ty się przygotowujesz? Do strzelania bramek. Do strzelania bramek? Dobrze. Dzisiaj ja biorę karne, jak ciebie nie ma. Właśnie. Dobra! Tak? Okej. Pozwalasz? No a co mam nie pozwalać? Ja nie jestem od pozwalania. Ej, dobra, róbcie coś. A ty nie będziesz sobie tak lać wody na rękawice? A, będziesz. I co to robi? Może uaktywnia klej. Tak, nie są takie suche. Uaktywnia klej? Tak, są lekko mokre, to wtedy lepiej się łapie klej. Okej, a posmarowałaś tym klejem? Nie. Klej, no to jaki klej? Jak? Klej jakby jest od początku, jakby... Od zobacz, początku... słychać. Aha, słychać. Nie, no. W kamerze nie będę słychać. Nie, no w kamerze pewnie nie. A gdzie jest? A ja nie wiem, gdzie to jest ten. Ej, nie mam tego puchatego mikrofonu. No to bym mogła... No właśnie, nie będzie ASMR-y. Ale już są... ASMR-y? Nie będzie. Sorry, nie w tym odcinku. To musimy umówić się na inny. Dobra, okej. Ale kleju. Czy no nie, no gdy były nowe, to by kleiły tak mocno. Okej. Ale jak są mokre, to lepiej to jest, niż by były suche, tak? Dobra. To rozgrzewajcie się, nie zwracajcie na mnie uwagi. Dobra. Jakby mnie w ogóle tu nie było. Napisane coffee, a w środku jest herbata. Bądźcie bardzo agresywne. Słuchajcie razem, okej? Jedna za drugą przychodzi, jedna za drugą przechodzi i spróbujcie robić dużo rzeczy być poruchanym, dobra? Nie trzymać na siłę, będzie pauza, okej? Bo łyka się teraz go, znajdźcie dobry kamer. Jak będzie pauza, będzie polecane, to próbujcie i strzału, i dośrodkować, tylko zamykać i zbierać drugie, okej? Thank you.
na chwilę. Ile? Minuta. Już myślałam, że poprawić. Że sędzia gwizdże na koniec. Dobra, biegniemy szybko do Stradoma. Czemu do Stradoma? Okay. No jaką? Dzięki. Powodzenia. Po mszy w niedzielę. Ale już po piwie? No, a jak? Wisła! Wisła! Wisła, Wisła, Wisła! Się strzeliłaś bramkę, jak tam? Świetnie. Już w pierwszej połowie się przymierzyłam, ale obiłam plecy i z tego był rożny, z którego wpadła pierwsza bramka, a potem jak zasadziłam, to... Zasadziłaś, mówisz? No, tylko przebiegłam tak, żeby ugiąć na prawej nodze. A jakbyś miała na lewej, to byś nie strzeliła? Nie. Dlaczego? Miałam na lewej, dlatego przebiegłam tak, żeby iść na prawej. Ojeju. Ale siadło. Siadło? No ładnie, uderzyłaś ładnie. Jak ja w 86 kiedyś. No. Kurde, bardzo ładnie. Cieszę się bardzo. A my tak wszystkie na łapce. Wow, srano, do góry. To się kopyto wyrobiło. To. Tak? Kopyto się wyrobiło, mówisz? A może to te buty nowe, co? A może buty. Powiedz, ile tysięcy za nie dałaś? Dużo. Dużo tysięcy? Dużo tysięcy. No i ile? Pół. Pół tysięcy. To szczególne, takie myślę, że bardzo. Bo drugiej takiej drewnianej osoby będzie ciężko znaleźć, która tak szybko setkę zaliczyła. A widział ten, jak przyjechałam w pierwszej połowie? Widziałem! Dlatego jestem pod wrażeniem. Zapraszam Oli przez całe, gratuluję! Ale przestałe, spadaj tam! Gratuluję Oli. Zacząć może sami wam oczemu. Gratuluję, Dziunek. Brawo. Chodźcie, Oli, tu, na tej czy na... Nie, na tamtej, żeby było ładnie, nie? Pokaż. Na stadionu. Brawo, Oli. To taki pączuszek. Chodźcie tu. I dobra, ja tu jeszcze byłam fit. Gdzie byłaś fit? No tu. Dawajcie. Widzisz te kości policzkowe? Nie spadaj tam! Oliwia, pokaż co masz. Taki oto piękny obrazek. Kiedy to minęło, co? No, już taka stara jestem. Pamiętasz ten mecz z Babuszewem? Nie, nie pamiętam. Ja też nie. Ale pamiętam ten mecz. A, to był piękny mecz. Brawo! Brawo, 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 brawo! Same gwiazdy idą! Brawo!
można? Martę weź, Martę weź. Maję, Maję. Chodź, chodź. Maja, ty się ładnie wypowiadasz. Maja, ty iść dasz, dobre będzie. No. Chodź ze mną. Weź Oliwię i Maję. One dzisiaj... Nie. Chodź. No to sprawa. Oliwię, chodź. Marię, weź się. Ej, patrz, ej. Miałaś jeden ten, pamiętasz? Wywiad udzielać. Miałaś jeden wywiad udzielić, tak? Za to, że ci coś załatwią. Ale ja mogę udzielać wywiadu. Ale nie mi, tylko patrz, że do czegoś. Maja poszła. No a ty, widzowie bardzo lubią Maję, Marię, to nie trzeba wystawiać. Ja wiem, że widzowie bardzo lubią też Oliwię. Chyba tylko jeden widz. Oliwia to jest cicha woda. Marta, zapraszam, witam was pizzą i oliwą. Kogo by tu nagrać? To się. O, Klaudię. Kto jest w tym zespole najwięcej? Macie dowód. Patrzcie, co ma. Mecz z Babuszewem. Pamiętam to jak wczoraj. Tak naprawdę to nie. Co tam mi powiesz? O czym? Nie wiem, o życiu. Że Oliwia jest stara. Żartowało. No i wraca. Nie, wraca z buta. Proszę. Wraca z buta. Ta znowu z jedzeniem. Nie grała? A je. Masz tam jakiś problem. Ale wspierałam. Jeszcze jakąś hawajską pewnie. Nie, no co ty. No już myślałam. W tej pizzerii nie mam hawajskich. Nie. No bo oni się szanują. Słucham? Bo oni się szanują. Jeszcze raz? No. A oni się szanują. Powtórz wynik wczorajszego meczu. 4. O, czekaj. Klaudia zapomniała, że w drugim się już mogli przegrywać. Ale mój kocyk zaleniam. Właśnie o to chodzi. Że masz, nie wiem, defensywę. Że masz bramkarza. Ale oni mieli bardzo słabą defensywę. Bardzo słabą defensywę mieli. Lewandowskiego mieli super. Powiedz, powtórz wynik jakiś. 4-0. Zero. Słyszysz to? Zero. A pamiętasz, jaki był wynik w ostatnim El Clasico? Bo stawię, ale nie idziesz do... Daj spokój. Zaczynasz. Kto wygrał mecz? Wisła! Kto? Wisła! Kto? Wisła, Wisła, Wisła! Na boju, na boju, na boju, Wisełka! Na boju, na boju, na boju, Wisełka! Zatrzymajcie ją, bo się nie zatrzymał. Zatrzymaj tą karuzelę, tego bączka! Gratuluję! Wygrywanie jest najważniejsze, nie? Ej, mogę chwilę? Ty, tam! Mogę? Jest najważniejsze, okej? Okay? Zasłużyłyście, żeby wygrać. Zrobiłyście bardzo dużo dobrych rzeczy. Zasłużenie wygrałyście. Bardzo... Mówię, już wam powiedziałem, gdzieś tam personalnie mi taki mecz trochę siedział. Myślę, że jeden z niewielu w tej lidze. Druga sprawa od 8-0, które dostaliśmy w papę i nie oddaliśmy prawie strzału. Do 5-2, do momentu, w którym wygraliśmy. Zachowując analogię z tego tygodnia, jakbyście były bokserem, to mogłybyście punktować. A jakby wam też nagle wypierdzieli i będzie knockout, to nikt o waszym punktowaniu nie będzie pamiętał, nie? Na szczęście to nie boks i tu można punktować, potem nawet w pewnym knockoutcie się przetrzymać. Odpuszczę sobie, poznajcie moją dobrą stronę i moją wesołą duszyczkę. Dobra robota, mam ochotę was udusić za stracone bramki, no ale dobra, docenię jak dużo dobrze zrobiłyście. Musimy dążyć do tego poziomu, że takie osoby będziemy zatrzymywać, nie? Że nie będzie nam stwarzała aż taka problemu. Chcecie być wyżej? Chcecie grać wyżej? Chcecie grać z lepszymi drużynami? Lepsze drużyny nie mają jednej, tylko mają ze 3 czy 4, nie? Wszystkie na takim samym tempie. Czy ona strzeliła tym drama? Być może. Myślę, że jako drużyna zrobiliśmy dużo. Błynęliśmy się dużo. Z samej gry, mówię, porównując z tamtym sezonem, no chyba nie muszę mówić, nie? Już kit z wynikiem, ale z samym graniem musimy trochę podkręcić. A tak to będą myślały, że nam jednak można strzelić, a nam nie powinno być móc strzelać. Okej? Okay? Okej? Okay? Dobra robota. Dziękuję.
Jak zauważyliście, wyszłam na ten mecz w pierwszym składzie i może zanim przejdę do omówienia, to Wam opowiem troszkę, jak się czułam przed. Może jak będę mówić, to puszczę Wam bramki z tego meczu, bo było ich aż 13, więc żeby nie zanudzać, nie przedłużać, bo nie będę ich wszystkich z osobna omawiać. Także one się tu lecą w tle, a ja mówię, jak to było. Miałam troszkę obaw, bo generalnie to był dla mnie długi dzień meczowy, bo jeszcze wcześniej był ten niesławny mecz facetów z Wisłą Kraków, więc na stadionie byłam już około 12, mimo że nasz mecz był o godzinie 19. Bałam się, że po prostu może to wpłynąć na mnie tak, że będę zmęczona czy coś, ale rozplanowałam sobie posiłki, rozplanowałam sobie wszystko, jak powinno być, kawusie, nie kawusie, więc na zbiórkę dotarłam pełna sił. Ale był jeszcze jeden powód, dla którego się obawiałam, a mianowicie taki, że spodziewałam się silnego przeciwnika, bo Bogużno było wyżej od nas w tabeli, teraz jest niżej, ale ma dwa mecze zaległe, także to się jeszcze może zmienić. Wiadomo, że to jest zespół, który gra też w futsalu i dziewczyny niektóre są mocno eksploatowane, natomiast wcześniej jakoś w meczach z nami im to nie przeszkadzało. Równocześnie też było parę rzeczy fizycznie, które mnie bolały, no i po prostu bałam się, że mogę nie podołać w momencie, kiedy nie ma Klaudii, żeby ją godnie zastąpić. Ale cały ten czas, kiedy nie grałam, no bo dopiero po poprzednim meczu przebiłam barierę 90 minut w tym sezonie, a przypominam, że runda już dobiega do końca. No, cały ten czas, kiedy nie grałam, to uważam, że sumiennie trenowałam, przepracowałam ten okres jak należy, tylko po prostu brakowało mi tego rytmu meczowego. Więc przechodząc już do omówienia samego meczu, tak jak wspomniałam wcześniej, spodziewałam się zespołu mocnego, który będzie nas naciskał mocniej, będzie starał się odbierać piłkę z nienacka, no i będzie dla nas dużo groźniejszy niż się okazało. Dziewczyny z Górna dzień wcześniej grały mecz futsalu w Olsztynie i było widać, że troszkę je to sponiewierało, mimo że tam była wysoka wygrana. Jednak to zmęczenie dało się im we znaki i spodziewałam się, że zagrożenie mogą robić w zasadzie trzy zawodniczki. I tak, jedna ledwo chodziła po boisku, druga było widać po prostu, że ją coś boli, a trzecia myślę, że nie grała na 100%. Dlatego gdzieś tam nasze zadanie było ułatwione, ale nie można nam też umniejszać, bo my ciężko pracowałyśmy na to, żeby takie okazje wykorzystywać, żeby takie mecze wygrywać po prostu. I już po 10 minutach było 2-0. Myślę, że fajne nasze bramki. Niedługo później było 3-0, 4-0. No ale się odezwała Agata Bała, która strzeliła nam tą bramkę na 4-1. My odpowiedziałyśmy, ale one też odpowiedziały i do przerwy już zobaczyliśmy 7 bramek, a wynik to było 5-2. Ja nie wiem, chyba w takim meczu jeszcze nie grałam. Osobiście bardzo mi zależało na tym, żeby ten mecz wygrać, bo w zeszłym sezonie przegrałyśmy najpierw 0-8 i to był nasz fatalny mecz, okropny, nic nam nie wychodziło i po prostu wszystkie zrządzenia losu, jeszcze pogoda nie sprzyjała. Potem na wiosnę u siebie przegrałyśmy 2-5. To był zespół, którego nie pokonałyśmy i chciałyśmy to wreszcie przełamać, bo tak już mamy, że jak z kimś przegramy, no to chcemy się następnym razem odkuć. Także na drugą połowę też wyszłyśmy zdeterminowane, mimo że wynik był dla nas bardzo korzystny, no to wiedziałyśmy też, że cały czas trzeba się mieć na baczności i to ten mecz pokazał, jak możecie zobaczyć na tym skrócie, który leci w tle. Chociaż ta pierwsza bramka drugiej połowy wyraźnie spalony, nie wiem jak sędzia mogła tego nie zauważyć, ale jak widzicie, sama była źle ustawiona. No i może tutaj też napomnę, że oczywiście my na boisku grając popełniamy dużo błędów, ale się staramy, a czasem odnoszę wrażenie, że jeżeli już wyniki są jakieś wysokie, to sędziowie troszkę sobie olewają sprawę i nie starają się wykonywać swojej roboty na 100%. Szkoda, bo to moim zdaniem to jest troszkę brak szacunku. Może już tutaj za dużo moralizuję, a mówiłam, że tego nie lubię robić, ale tak, to jest dla mnie brak szacunku i
Mam nadzieję, że jak najmniej takich sytuacji będzie na boisku. Także w drugiej połowie straciłyśmy kolejne 3 bramki, ale też 3 strzeliłyśmy, więc ostatecznie ten dziwny, kosmiczny mecz zakończył się wynikiem 8-5. To nawet nie jest hokejowy wynik. Dajcie mi znać, czy wy kiedyś widzieliście, żeby mecz się kończył tak dziwnym rezultatem. No i tyle. No. Ciężko pracujemy dalej. Mam nadzieję, że na wiosnę się jeszcze poprawimy, chociaż wiemy, że Górno to jest ciężki teren. A teraz przed nami 2 ostatnie ligowe mecze jesieni. Jedziemy do Wyszkowa na spotkanie z Loczkami i potem podejmiemy u siebie Złego Progę Warszawa. Wypatrujcie vlogów z tych meczów, a w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli podobało się Wam to, co zobaczyliście, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a nie chcecie ominąć kolejnych filmów. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!